Witajcie, Peter z tej strony. Właśnie chciałem zarejestrować, bo zamówiłem sobie Raspberry Pi. To jest mój pierwszy taki własny komputer. A w sumie zamówiłem dwa z pewnego powodu, którego nie będę tu zdradzał. I zamówiłem u oficjalnego resellera. Przyszła mi taka oto paczuszka z RS-a. RS Components to jest oficjalny reseller i dostawa jest za darmo, w sumie wychodzi bardzo tanio. No i dostałem w sumie w ciągu 9 dni tą oto paczuszkę, znalazłem w swojej skrzynce dzisiaj. Co jest w środku? Zobaczmy. Tam. Co my tu mamy? Bardzo ładnie zapakowana w umbrekową folię. W środku jest... Uwaga, uwaga. Raspberry Pi. Proszę bardzo. W takim ładnym opakowaniu. Oraz... drugi Raspberry Pi, który zamówiłem, ale zajmiemy się na razie jednym. Drugie zostanie zapakowane, ja mówię z pewnych powodów. Jest tutaj, piszcze ładne opakowanie, RS Components i chyba to jest Elite Electronics. To jest takie, oni tam to razem mają. Więc dobra, rozpakowujemy to. Ciężko się to rozpakowuje tutaj. Uważać. Chyba sienne po nożyczki. Jakiś tu mam. Chwileczkę. Z powrotem zdobyłem nożyczki. Teraz będziemy to rozcinać. Ok, chyba powinno wystarczyć. Co mi wypadła? Tak. Oficjalna karta SD Raspberry Pi. Proszę bardzo, jaka ładna zrodzie. Oraz samo Raspberry Pi w ładnym pudełku. Numer. No, dobra. Żeby nie będę pracował tego numeru. Dead in started. Dobra. Otwieramy pudełeczko. I w środku mamy naszą płyteczkę. Cały komputerek. Niesamowite. Nie będę jej wyciągał na razie. Jakaś instrukcja mała i to jest wszystko. To jest dołączone do jednego Raspberry Pi łącznie z kartą, ponieważ ja kupiłem łącznie z kartą. Tyle jeżeli chodzi o rozpakowywanie.